Cześć, tutaj Michał Saks, Ale Browar. I Michał Paszata z Grzelni w Podolu Wielkim. Piękne sobotnie popołudnie. Spotykamy się tutaj wraz z zaproszonymi przyjaciółmi po to, żeby spróbować pierwszych owoców naszego wspólnego projektu, nad którym pracujemy od końcówki zeszłego roku, czyli O COVID z trzech klasycznych piw Ale Browaru. Poddaliśmy destylacji Crazy Mike'a, Hard Bright i Imperialnego Smoky Joe, jedne z najmocniejszych piw w ofercie Ale Browaru. Przedestylowaliśmy je tak, żeby uzyskać esencję piw w finalnym produkcie, czyli w okowicie, czyli takim destylacie, który ma na celu zawarcie tożsamości surowca poddanego destylacji w sobie. I udało nam się to naprawdę super. Mamy nadzieję, że Wam też zasmakuje, a chodźcie zobaczyć, jak to wyszło. Po wypuszczeniu przez nas piw w formie destylowanej w postaci O COVID, często mnie, Michale, pytają znajomi piwnicy, czym różni się okowita od wódki i bimbru. Od wódki i bimbru. No dobra, okej, spróbujemy to powiedzieć, to wcale nie jest takie proste. Zacznijmy od telegraficznego skrótu, czyli wódka to jest produkt stosunkowo mocno oczyszczony, bimber to jest produkt oczyszczone w stopniu niewielkim. Okowita to jest coś pomiędzy. To, co z bimbru bierze to, co najlepsze, tak, żeby ułożyć fantastyczny balans, żeby kolejne następujące po sobie smaki, aromaty tworzyły jedną spójną historię, jedną całość. I tak naprawdę okowita to pewne bogactwo. To w porównaniu do wódki zdecydowanie więcej rzeczy, zdecydowanie bardziej ambitny produkt. I tworzymy go tak naprawdę w sposób bardzo twórczy. To jest trochę tak jak malowanie obrazu, bo rzeczywiście tak jak w przypadku piw kraftowych, tak jak wy tworzycie, dochodzicie do jakiegoś układu. Tak samo my tutaj nie dążymy do pełnego oczyszczenia, tylko dążymy do tego, żeby zachować odpowiedni balans, odpowiednią jakość tego produktu. I w przypadku naszego wspólnego przedsięwzięcia dążymy do tego, żeby te okowity oddawały piwa, które udało się stworzyć w Ale Browarze. Czyli nie jest to ani bimber, ani wódka. Nie. Tylko to jest produkt ambitny, świetny, który jest zapomnianym polskim produktem narodowym. Kiedyś wódka, 150 lat temu, to była właśnie okowita. I świetnie, że do tego wracamy, bo te produkty są genialne, one się nadają do degustowania, ich nie pije się na szoty, ich nie trzeba pić w koktajlach, one smakują same w sobie. Czyli okowita zawiera wszystko to, co najlepsze w bazowym surowcu, z których zostały wyprodukowane. Tak. Umiejętnie odrzucone to, co w bimbrze mogłoby przeszkadzać, w okowicie jest oszlifowane, dokładnie wypolerowane. Tak. Ale tak, żeby ten surowiec nadal był w tym destylacie obecny, żeby charakterystyka tego, z czego ten destylat powstał, nadal była obecna w finalnym produkcie. Pierwszą okowitą, którą przygotowaliśmy, jest okowita z piwa Crazy Mike, legendy, która od 8 lat jest w portfolio Ale Browaru, bestseller, który goni Rolling Jacka, pochmielony 5 odmianami chmielu, który każdy zna się na C, czyli Citra, Columbus, Chinook, Centennial. Cascade, Citra, Chinook, Centennial, Columbus i okowita. I okowita wyszła taka, i wyszła świetnie. Chmielenie na zimno bardzo pomogło temu produktowi, stworzyło no, coś dla mnie fenomenalnego. Ta okowita po otwarciu aż gazuje od aromatu i to są aromaty właśnie tożsame z chmieleniem na zimno. Tam się pojawia grejpfrut, cytrusy, słodycz, ale nie brakuje w tym tego, co jest bardzo tożsame właśnie z Crazy Mike'iem, czyli tej subtelnej nuty goryczy tutaj na koniec, nie tak obecnej jak w piwie, ale jednak nawiązującą do niego w pełnej krasie. Crazy Mike uderza 2 razy. I po spróbowaniu pierwszych efektów, jak wychodzi okowita z Crazy Mike'a, zdecydowaliśmy się na kolejne podejście do kolejnych piw.
Okowita z imperialnego Smoky Joe, piwa legendy Ale Browaru. Kolejny nasz wspólny produkt. Michał, parę słów o piwie. Piwo, którym co roku kończymy kalendarz ważeń. Jest to piwo zawsze ostatnie ważone w grudniu danego roku. Premierę ma koło lutego, marca. Imperialny Smoky Joe, czyli imperialny stout, w którym jest dużo kawy, czekolady, nuty torfowo, wędzone. I właśnie to wszystko chcieliśmy przekazać. Okowicie. I chyba się udało, bo mamy banany, mamy wędzonkę, mamy do tego te takie prażoną kawę, mamy czekoladę, która najpierw jest gorzka, a na finiszu zaczyna wybuchać słodycz, która jest również obecna w tym piwie. Dla mnie petarda. Udało się fajnie. Ale też piwo, które pokazuje, że ja mogę też w browarze trochę wpłynąć na proces tak, żeby okowita też wyszła inna w przyszłym roku. W 2021 ta okowita Smoky Joe będzie minimalnie inna. Zgadza się, ale wydaje mi się, że w ogóle na tym polega najlepsza rzecz a propos craftu, a propos rzemiosła, że my możemy robić... Autorskie alkohole. Tak, możemy robić rzeczy różne. To możemy się tym bawić. To wszystko to jest jedna wielka frajda i taki ferment twórczy. I w przypadku Smoky Joe jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której należy powiedzieć, że część tej okowity trafi w beczki po Lafroigu, po torfowej whisky. Whisky, która była inspiracją dla pierwszej wersji Smoky Joe. Dokładnie. Także... Historia zatoczyła koło, destylat był inspiracją dla tego piwa, to piwo przeszło w destylat i będzie leżakowało w beczce po destylacie, który był inspiracją do niej. Okej, okay, dobra, trochę to złożone, ale chyba urocze, także ja już nie mogę doczekać się efektu. Trzecim, ostatnim piwem, z którego przygotowaliśmy okowite, jest Hard Bright, czyli American Barley Wine, gdzie jest dużo chmielu na zimno, znowu podobnie jak Crazy Mike'u, ale też sznyt klasycznego Barley Wine'a, gdzie jest dużo nut odsłodowych, czyli karmelu, toffee i to wszystko chcieliśmy, Michale, zamknąć w butelkę z okowitą. Tak, i tutaj mamy tę buteleczkę i udało się w mojej ocenie naprawdę świetnie, bo mamy toffee, mamy miód, mamy delikatnie cytrusy, mamy piękną słodycz, ale taką nieprzesadzoną, nawiązującą do białych win gronowych w mojej ocenie. Także no, barley wine i tutaj też takie nuty winne, także udało się naprawdę fajnie. Świetnie się to udało i też tą okowitą zakończyliśmy dzisiejszą premierę, podając ją do deseru. Tak jest, proszę bardzo, jeszcze raz. Urwaliśmy się na chwilę z naszej premiery. Spotkaliśmy się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem okowit, też waszym olbrzymim zainteresowaniem tematem tego projektu w social mediach. I cóż, nasze produkty zaraz będą dostępne. W przyszłym tygodniu pojawią się w wielu sklepach specjalistycznych w całej Polsce. Pojawią się w Festusie, pojawią się w Domu Whisky, pojawią się w salonach MMP oraz w wielu innych. Pojawią się również już w niedzielę. Dostępne będą, będzie można je kupić na naszej stronie internetowej podolewielkie.pl. Ja ze swojej strony również chciałem wam bardzo podziękować za olbrzymie zainteresowanie i potężnego, pozytywnego kopa, jakiego dostaliśmy od was w trakcie tworzenia tych produktów. Co daje nam energię do kontynuowania tego projektu, a my wracamy na after. Sorry, obowiązki wzywają. Siema.